Natura 2000, miejsce żyjące, miejsce do życia. Pod takim hasłem w Mikołajkach odbył się cykl wydarzeń dotyczących obszarów chronionych w naszym regionie. Aby dotrzeć do mieszkańców i turystów, organizatorzy przedstawiali zagadnienia w atrakcyjnej formie, m.in. poprzez rodzinny festyn i wystawę, którą można było obejrzeć w Domu Kultury. Całość zakończyła się specjalnymi warsztatami, w których udział wzięli przedstawiciele samorządu oraz przyrodnicy. Na razie oczywiście oswajamy mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców. Sami się oswajamy, bo jest to nowy system, który wkroczył do Polski wraz z naszą akcesją do Unii Europejskiej. No i nie mamy specjalnego wpływu, skoro przyjęliśmy wszystkie zobowiązania wiążące się z naszym uczestnictwem i istnieniem w Unii Europejskiej, musimy także na naszym terenie stworzyć, także zaakceptować sieć Natura 2000. Jednym z istotnych elementów poruszanych przy omawianiu programu Natura 2000 jest czynnik ludzki. Działacze organizacji pozarządowych z naszego regionu przypominają, że chroniąc przyrodę, nie można zapominać o mieszkańcach, którzy żyją na tym obszarze. Prawidłowa ochrona przyrody musi polegać na wspólnym przenikaniu się i w dniu dzisiejszym, na przykład jeżeli chodzi o Nietlickie Bagna, które są częścią Natury 2000, tylko współpraca rolników może dać jakieś takie pozytywne skutki. Natura 2000 jest dosyć ciekawym dla rolników, ponieważ są programy rolno-środowiskowe, są to konkretne pieniądze, ale nie może to być na tej zasadzie, że macie pieniądze Natura 2000, nic nas już więcej nie obchodzi. To nie jest ten sposób myślenia. Ludzie, którzy mieszkają wokół rezerwatu, mieszkają na naturze, muszą być elementem tego. Oni muszą być takim samym elementem jak bocian, jak orzeł, jak zwierzęta, jak to wszystko. Po prostu my tam żyjemy. W maju mija już 6 lat od zainicjowania w Polsce sieci Natura 2000. Ta europejska sieć ekologiczna została powołana do życia, gdyż na skutek intensyfikacji rolnictwa, rozwoju inwestycji i fragmentacji siedlisk przyrodniczych wiele gatunków w Europie wyginęło lub jest zagrożonych wyginięciem.